Kochani, cześć. Słuchajcie, zrobiłam przed chwilą czytanko dla bliźniaczych płomieni bratnich dusz, także jeżeli nie widzieliście, to... Bo ja to nagrywam jedno po drugim, ale nie wiem, jak to będzie na kanale. Może mi się uda wrzucić w ten sam wieczór? No to wy już wiecie, bo jak to oglądacie, to już wiecie, kiedy wrzuciłam, a kiedy nie. Ale ja jeszcze nie. Słuchajcie, robimy taki myczek. To będzie Aria Express, więc to będzie Express, bo tak patrzę na czas. No. Pytanko... Kto i po co idzie w waszą stronę? I teraz tak, to jest dla wszystkich. To jest zarówno dla singli, i jeżeli ja tu będę mówić z perspektywy singla, w sensie, jeżeli jesteście, nie znacie nikogo, no zresztą możecie mieć wracacza, no to wracacze to są dla wszystkich, ale jeżeli na przykład nikogo nie znacie, to może się pokazać energia nowego człowieka, więc ja będę mówić z takiej perspektywy, dlatego to jest dla singli, tutaj mi nie płakać, że wy nie macie człowieka, no bo może przyjdzie, nie? Ale to jest też dla tych, którzy czekają na kogoś konkretnego, czy na powrót kogoś konkretnego, lub kogoś, lub macie kogoś. Teoretycznie wy możecie być w dziwnej relacji i ta osoba niby nie idzie, ale może wyjść tutaj, że idzie w waszą stronę, bo jest w waszym życiu. Spokojnie, wszystko będziemy zaraz sprawdzać i zobaczymy, co nam wyjdzie. Kto ma urodzinki jeszcze? Który jest dzisiaj? 14, proszę, wiem. No, wiem, że jest 14. Słuchajcie, czyli jest Wagusia, więc polecimy od Wagusi. No, nie wiem, czy to będzie na premierze, ale zrobię od Wagusi. A co? Może to wrzucę jako premierę? Zobaczymy. Zobaczymy. Misiaczki. No, to co? Miśki, poruszyłam kamerą i się telepię. Ale zaraz się przestanie telepać. No. Dobra. To co? Lecimy? Lecimy, lecimy. Wagusiu, Wagusiu, kto idzie w twoją stronę i po kiego? Po co w sensie? Jezu. To takie coś, to ten się wypcha. No jest piękny. Znaczy piękne. Lelawy trochę. Co to w ogóle jest? Chłopie, ty się weź otwórz na poziomie serca, bo robisz jajka. Zaraz będziemy gadać, kochani. Już wiemy, kto idzie. Teraz po co? Po co? No dobra, rada. Kochani, słuchajcie, wy możecie myśleć, że ta osoba to jest spełnienie waszych marzeń, co oznacza, że albo ją, tą osobę znacie i czekacie na powrót, albo nie znacie i jest to ktoś nowy, czyli jesteście singlem, ale zobaczycie i oh, wow, przyszedł do mnie. Taka może być reakcja. Dlatego, że wy pokazujecie, że ta osoba jest jakaś wymarzona. Mogliście marzyć o takiej osobie, a tymczasem gagatek przychodzi z zamkniętym sercem. I dlaczego ma zamknięte serce? Dlatego, że nigdy wcześniej, jeżeli go znacie, nigdy wcześniej się przed wami nie otworzył w pełni, nie za bardzo chce lub potrafi kochać i nie za bardzo chce prawdziwego związku. Czyli taki typowy wracacz, lovelas, takie wiecie coś. Co tak dupę tylko zawraca i manipuluje. A jeżeli to jest nowe i nie znacie tego w ogóle, słuchajcie, to może być człowiek po prostu zamknięty. Uważać też na jakiegoś alkoholika czy coś takiego. Ale kochani, nie to chciałam powiedzieć. To może być osoba, która niedawno rozstała się z kimś innym i jest zraniona. To co my będziemy robić z takim czymś? Niech się idzie leczyć po babie, czy tam po chłopie, no bo to nieważna płeć. Niech się idzie leczyć po tamtym i dopiero przychodzi do was. Po co przychodzi do was? Manipulować. Mówię, dla niektórych z was to jest wracacz. Odwraca się jako król kielichów. Może być spod znaku rak, skorpion, ryby, ale nie musi. Zamknięty emocjonalnie przychodzi, żeby wami nadal manipulować. Wy macie sobie uświadomić, że on, ona... ma inny związek na przykład, albo dopiero co wyszedł z innego związku, więc ta osoba jest niedostępna emocjonalnie, albo macie sobie uświadomić, że to nie jest dobry materiał na, no
na przykład tam męża, czy tam żonę, no nie wiem, ale na poważny związek. Wy se macie uświadomić, że to nie jest bardzo poważne to, co do was idzie. Jeżeli chcecie z tym czymś coś robić, to możecie, no bo przecież, że możecie, ale przynajmniej nie planujcie jakiegoś, nie wiadomo jakiego życia wspólnego. Chodzi mi o to, żebyście przystopowali, żebyście nie planowali Bóg wie czego od razu. Uważajcie na to, że ten człowiek manipuluje. Jeżeli to nie jest specjalnie taki typowy manipulant, to jest to osoba zrezygnowana, która nie bardzo wie, po co przychodzi i czy w ogóle coś wskóra. No to, to takie może być lelawe. No takie, a tak przyjdę do ciebie, a po co? Aha, nie wiem, właściwie nie wiem, czy tu coś będzie, nie wiem, czy się uda. No te dziewczyny szlak was trafi, no co to w ogóle jest? Chłopaki, wy też uważajcie, no to baby tak... Ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest facet, ale może być tak, że waga się tak zachowuje wobec kogoś, że waga jest mężczyzną i się tak zachowuje. Teoretycznie te energie się lubią czasami odwracać, weźcie to pod uwagę. No. Skorpionu. Po co idzie? Jaki... Co macie zrobić? O Boże. Boże, Boże, Boże. Facet... No dobra, ja mówię facet, bo mam króli. Bo najczęściej u mnie tak jest. Słuchajcie, to się bardzo często powtarza. Że... Znaczy nie powtarza, tylko sprawdza, że jak ja mam króla, to potem jest facet, a nie baba. Ale nie musi być. Zwłaszcza dla par jednopłciowych. Zwłaszcza no, jak są dwie dziewczyny, bo jak są dwa chłopaki, to na pewno facet. No to wtedy wiadomo, że facet. No to jeju. Ale słuchajcie, osoba niezdecydowana absolutnie, prawdopodobnie mająca więcej niż jedną osobę. Słuchajcie, kto to jest? To jest osoba, z którą kiedyś mogliście mieć już romans i ten romans się zakończył, albo osoba, która miała problem, być może nadal ma, ze zdecydowaniem się na was, dlatego że jest jeszcze ktoś. I dla tych, co nigdy w życiu z tym człowiekiem nie byli, jest podobny przekaz, co tam. Ta osoba dopiero co zakończyła jakiś romans. Natomiast przychodzi do was bardzo, bardzo ochoczo, bo się chce dogadać. Słuchajcie, z ósemką buław przychodzi. Możliwe, że chce powrotu, jeżeli się znacie. Na pewno chce z wami porozmawiać przynajmniej. Dla niektórych chce się dogadać na jakiś temat. Po prostu chce porozumienia i dogadania się. Jeżeli to jest całkiem nowe, mówię uważać, bo ta osoba mogła już kiedyś z kimś być, znaczy kiedyś, w sensie wczoraj, no, w sensie niedawno, ale bardzo chce z wami rozmawiać i bardzo chce z wami coś robić. Wasza rada na razie pobyć singlem od tej osoby. W sensie, na razie nie wchodzić w bardzo poważną relację. Wy będziecie chyba rozmawiać. Pewnie, że se gadajcie, co wam to szkodzi. Nawet jak jest, czy jest nowe, czy jest stare. Pewnie, że se pogadajcie. Ale niech wyjaśnia, jak ma coś do wyjaśnienia. Ale na razie jest pokazane, żeby się nie uzależniać w żaden sposób od tej osoby. No. Żeby na razie może pozostać od tej osoby niezależnym. Nie wiadomo, jak to się później potoczy, bo to różnie może być. To się może potoczyć, ale na razie tak nie wchodzić w bardzo poważną relację. No. Możliwe, że ta osoba się musi jednak z czegoś jeszcze wyleczyć, dlatego wy macie na razie być singlem od nich. O, wiecie, o co chodzi. Głupio to brzmi, singlem od nich. W sensie niezależni od nich. O to mi chodzi. Ajajaj, szczelczyku! Kto idzie do szczelczyka? Po co idzie? Co macie zrobić? Kiedyś już ta osoba was zostawiła. Szóstka mieczy. Albo wy ich. To się już kiedyś rozpadło. Czyli to jest bardzo możliwe, że wracacz. Nie wiem, co dla singli. A, wiem. Osoba z podróży. To znaczy osoba, która mieszka, może mieszkać gdzieś dalej. To jest osoba, która może być w podróży. Albo wy jesteście w podróży. Co jeszcze? Jeżeli by to miało być coś, czego nie znacie, nigdy w życiu nie widzieliście. Najbardziej mi się wydaje, że to jest ktoś, kto was już kiedyś zostawił lub wy ich, wyście się rozstali. Ale dla tych, którzy nie mieli takiego czegoś, może to być w podróży lub na dystans. W sensie na przykład przez internet, bo na dystans. Słuchajcie, co to idzie?
coś, co mogło się jeszcze nawet nie rozwieść, jeszcze może mieć jakiegoś tam, nie wiem, człowieka, tego, żonę męża, ale na pewno coś, co jest niestabilne. Może mieć facet jakieś problemy finansowe, może nie być zbyt stabilny związkowo, może nie być zbyt zainteresowany ten człowiek związkiem, ale to może być osoba, słuchajcie, to będzie do nikogo, ale to może być osoba, z którą pracowaliście kiedyś, a potem jedno z was odeszło z tej pracy. Co to w ogóle jest? Po co? A, cześć, pracowaliśmy kiedyś razem, cześć, a, chodź na randkę. Co to w ogóle ma być? Jejku. Dobra, nie jest poważny człowiek i może mieć problemy finansowe. Po co przychodzi? Po nic. Zagadać. Jak dziecko. Słuchajcie, jak nastolatek. Zagaić przychodzi, oni o niczym, o nic nie będzie oferować. To jest gówniarskie, to jest zwracanie na siebie uwagi. Manipulacja emocjonalna. Zobaczyć, słuchajcie, wiecie co, ta osoba się karmi jakimiś emocjami, które ma w relacji z wami. W sensie, wy na nich zwrócicie uwagę, coś będziecie rozmawiać i ta osoba czuje tu jakieś emocje i ona się tym karmi. Ale to jest dziecięce, to jest gówniarskie. Nie. Ja nie wiem. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli ta osoba wam mówi, że zerwała z kimś innym, oj, nie wiem. Ja nie wiem, czy ta osoba zerwała z kimś innym. No, ta osoba może mieć byłą żonę lub byłego męża, którzy nie są tacy do końca byli. Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, rada dla was jest nie jedź, ale nie wiem gdzie. Albo nie jedź z nim, z nią, nie pozwól przyjechać tej osobie, nie jedź ponownie w tą podróż, symbolicznie, nie wchodź w to. Zmień kierunek. Nie, tu jest odmowna rada. W sensie, nie, to nie jest dobry kierunek. Szczerczyki. A wiecie co? Czekajcie. Koziorożculiś. Kto idzie? Po co? Co to jest? Po co to idzie? Kochani, podobny przekaz co miał Szczelczyk. Tak jakbyście już kiedyś byli razem. Ale chyba się zepsuło. Słuchajcie, to może być wasz były związkowiec poważny, z którym macie dziecko. Idzie, przychodzi się dogadać, przychodzi popracować nad czymś. I wy macie coś zrobić dla dziecka, macie porozmawiać. Jezu. Ja nie mam tu wprost pokazane, wracajcie do nich w ogóle. Ale ta osoba, wy macie prawdopodobnie z tą osobą dziecko. Tu jest karta cesarzowej. No tak myślę, co jeszcze. Osoba, która z wami chce nad czymś pracować i chce coś rozwijać z wami. Rozwój, praca, współpraca. No, ewentualnie ktoś do was przychodzi, żeby z wami pracować dosłownie, w sensie jakiś biznes razem robić, ale co to ma wspólnego z miłością? Dlaczego ta osoba tutaj chce z wami pracować? Chyba, że mówię, rozwój, współpraca. Może chodzić o dzieci wspólne, jeżeli takie macie. Jeżeli jesteście u progu rozstania, to możliwe, że ta osoba chce pracować nad tym związkiem. Słuchajcie, ja wiem, że to dziwnie brzmi, zrób coś dla dziecka. Zwróć uwagę na dziecko. Zrób coś dla dziecka, zwróć uwagę, ale porozmawiaj z tą osobą. Ta osoba jak do was przyjdzie i będzie gadać na temat naprawiania, budowania, jakiejś pracy, współpracy, albo na temat dzieci, to wy macie z nimi porozmawiać. No. Jest pokazane, żeby porozmawiać. Wysłuchać i coś zacząć, jakiś dialog, coś takiego. Dla niektórych z was... Kurczę, dla niektórych z was ta osoba naprawdę ma jakieś uczucie jeszcze cały czas. Ale jest gdzieś taki cień tutaj
takiego czegoś, że ta osoba może mieć żonę. Albo męża, może być żoną, może mieć żonę albo być żoną. Więc jeżeli to nie jest wasz związkowiec były, zwłaszcza taki, z którym macie dzieci, to to może być jakaś osoba, która ma inny związek poważny, ale wiecie co, cały czas by miała ten związek, więc ja nie rozumiem, co chce współpracować, co to za praca, co to w ogóle jest. Ale macie porozmawiać z nimi, więc no o czymś należy z nimi porozmawiać. Odezwać się do nich, porozmawiać, odpowiedzieć, jak oni przyjdą, no takie coś, no. No nic, misiaczka. Kochani, wodniczuliś. Wodniczek. To idzie. Po co idzie? Co macie zrobić? Jaki Franek? Ojeju. No, Franiu, toś się popisał, chłopie. Ajajajajaj. Dobra, to też może być były związkowiec. Ale wiecie co? Albo nie kochacie już tej osoby, albo ta osoba was zraniła. Ale wy macie pokazane, że wy nie pałacie jakimś super czadowym uczuciem tutaj do tej osoby. Jeżeli by to było nowe, mogłoby to być nowe, ale wy pokazujecie brak gotowości na to nowe. No, wodniki, jeżeli wy jesteście singlem i to jest nowiusieńki, wy nie znacie tej osoby w ogóle, to jest pokazane, że wy możecie być niegotowi na tą osobę. Po prostu. Emocjonalnie, na związek możecie być niegotowi. No to wtedy chyba należałoby, no, poczekać z tym, aż będziecie gotowi. Nie wiem, czemu jesteście niegotowi. No może ktoś inny was zranił niedawno. Jeżeli to coś jest nowe. Ale dla wielu z was, patrzcie, no bo tu jest królowa i król kielichów. Wyście mogli, możecie być bratnie dusze. To jest niewykluczone. Ja nie wykluczam tego, że wy jesteście bratnie dusze. Posłuchajcie czytania dla bratnich dusz. Co tam było? No już nie pamiętam, ale było. Przed chwilą robiłam, także pewnie już jest na kanale. Słuchajcie, ta osoba ma jakieś ego i dumę i pychę. I wygląda na to, w sensie za duże ego, wygląda na to, że musi odsunąć jakąś pychę na bok, żeby się do was odezwać. Może być trochę ta osoba zrezygnowana i może trochę uważać, że coś między wami się nie udało, że doznaliście porażki, dlatego to może być ktoś, kogo, z kim już byliście. Może tak być. Natomiast jeżeli wy tej osoby nie znacie, to tu bym tylko was ostrzegała, że ta osoba ma ego jak stąd do Chin. No chyba, że jesteście w Chinach, no to wtedy macie niedaleko, no. Czy tam gdzieś obok Chin. Się popisałam znajomością geografii, Jezu. Cicho, nie mówcie nikomu. Nie mówimy nikomu. Wodniki, cicho. No. Kochani, ego ogromne, duma, pycha. Tak ta osoba jest scharakteryzowana, taki ma charakter. Wiecie, o co chodzi? No, może znacie. A jak nie znacie, to uważaj, bo to może być dziabdziaństwo. Ale przychodzi wam zaoferować miłość. Po to przychodzi. Taki jest sens przyjścia tej osoby. Chce z wami mieć związek. Król kielichów. Chce wam powiedzieć, że kocha i chce się z wami związać. Słuchajcie, nie wiem dlaczego. Ale jest pokazane, żeby temu na razie nie dawać energii, nie rozwijać, nie karmić tego. Albo dlatego, że jesteście niegotowi, albo dlatego, że... Słuchajcie, zapytajcie ich, czy nie mają żony już. No albo męża. Zapytajcie, czy ta osoba na pewno nikogo nie ma. Sprawdźcie, czy tam nie ma gdzieś kogoś w krzakach, dobra? Ale jest pokazane, żeby tego na razie nie rozwijać, żeby tego nie karmić. Jeżeli to jest ktoś, kto was zranił albo kogo już nie kochacie, no to być może dlatego. Dlatego, że tutaj moglibyście, jeżeli macie wspólne dzieci, to moglibyście to dla dzieci próbować robić. A tutaj jest pokazane, że mogłoby nie być gotowości na to, żeby rozwijać tą relację. Mogłoby nie być w was gotowości. Może trzeba poczekać na lepszy moment. A jeżeli, słuchajcie, jest też taka możliwość, że wy macie za szybko w to nie wchodzić, że macie zwolnić i że macie za dużo od siebie nie dawać, tylko patrzeć, co ta osoba da pierwsza. Ja mówię tutaj głównie do tych, którzy nie mają wracacza, tylko no coś nowego by mieli. No to wtedy tak. To jest ciekawe. No nie wiem, zobaczymy, co zrobicie. No miszki. Rybusie.
To idzie. Po co? Jest. Ojejku. Najbardziej mi się podobają osoby, które... No dobra, zaraz zobaczę. Czekajcie, co macie zrobić? Słuchajcie, jeżeli macie jakiegoś byłego związkowca, z którym macie dzieci, to jest pokazane, żeby tą osobę, że ta osoba chce, żebyście coś z tymi dziećmi razem. Jest pokazane, żeby pozwolić wam być rodziną. Nawet jeżeli nie chcecie być z nimi, to żeby pozwolić wam zaistnieć jako rodzina. Na przykład wpuścić ich do domu, jak przychodzą dzieci odwiedzić i pogadać chwilę, kawę wypić. Tak w cywilizowany sposób. Może to było do nikogo, ale musiałam to powiedzieć. Słuchajcie. Tutaj jest osoba, jeżeli wy się znacie. A niektórzy się znają, bo jest powrót pokazany. Niektórzy mają z tą osobą dzieci, a jeżeli nie dzieci, to powrót. Bratnia dusza, powrót bratniej duszy. Słuchajcie. Albo ta osoba was już rozczarowała i próbowała wami manipulować. Albo się od jakiegoś czasu nie odzywa, nie było kontaktu między wami. Natomiast jeżeli to jest nowe, to dziwnie to zabrzmi, ale to jest ktoś, kto nie od razu zwróciłby waszą uwagę. Nie byłoby czegoś takiego, że zobaczycie się od pierwszego wejrzenia i och, czuję tam coś tam, coś tam. Znamy się od wieków, od wcieleń, bratnia duszo, coś tam, coś tam. To nie jest tak pokazane. To jest tak trochę tak... nie wiem, gadać z tobą, nie gadać. Słuchajcie, a tymczasem to może być fajne. Słuchajcie, dobra, dziwne, wiem, ale jest pokazane, że moglibyście tak trochę mieć takie, nie wiem, czy ty mi się aż tak podobasz, a jest pokazane, że to mogłoby coś z tego być. A jeżeli wy macie dzieci razem i byliście, albo byliście razem, to ta osoba idzie, żeby do was wrócić. Chce do was wrócić. Słuchajcie, ta osoba jest charakteryzowana jako ktoś, kto albo był w nierównej relacji z wami, w sensie w pewnym momencie jedno tylko dawało, a drugie tylko brało, albo były problemy finansowe. Może się nie mogliście dogadać na temat pieniędzy. Tak jest ta osoba scharakteryzowana, czyli takie coś mogło mieć tu miejsce. Może to być też osoba, która wcześniej nigdy nie dawała wam poważnej oferty. No. I dla tych, którzy są tak średnio zainteresowani tą osobą, albo średnio byli zainteresowani wcześniej, jest pokazane, że ta osoba mogła cały czas się starać i próbować, a wy mogliście ją tak troszeczkę stopować. Tak jakby jedno z was się starało, a drugie tak nie za bardzo się starało. Natomiast ta osoba przychodzi po to, żeby mieć z wami dzieci i rodzinę. Jezu. Dobra, być może macie dzieci i oni chcą się pojednać. Pojednanie, powrót, bratnia dusza, bycie razem, zakładanie razem rodziny, szczęście, miłość. Oni po to przychodzą. Co macie zrobić? Dziesiątka kielichów. Słuchajcie, ja nie mówię wam, że macie z kimś być na siłę, ale rozważcie czasami osoby, które nie od razu są wałem seksualnym, takim ojejku, normalnie już bym tu skoczyła z chłopem. Bo niestety bardzo często takie wały się źle kończą. A takie mniejsze wały, które się zaczynają bardziej jako przyjaźń czy rozmowa, mogą się rozwinąć w bardzo stabilne związki. No. Tylko, że no niestety, albo stety, no w dobie takich no wolnych kobiet, które robią co chcą, no bo kiedyś to tak było, że kobiety nic nie mogły robić, to rzeczywiście kobiety bardziej zwracają uwagę na tą energię seksualną niż na, a chociaż nie, no też nie wszystkie, też nie mogę tak generalizować, niż na przyjaźń, rozmowę i takie, wiecie, takie rzeczy inne. Słuchajcie, dajcie temu szansę, ja bym powiedziała, to może być wasze szczęście, może być. A jeżeli nie chcecie z tym człowiekiem być, ale macie dzieci wspólne, dajcie sobie możliwość pobycia czasami jako rodzina. Wy nie musicie być parą, ale dajcie tym dzieciom trochę tego takiego, żeby oboje rodzice, żeby się nie nienawidzili, żeby trochę tej rodziny tutaj, bo wy zawsze będziecie rodziną. Nawet jeżeli się nie lubicie za bardzo. Dobra. Może to było do nikogo, to na końcu. Baranku. Kto idzie do baranka? Po co idzie?
Co macie zrobić? Krótka piłka. Baranku, będę gadać minutę i się obrazicie, że przed chwilą na rybka gadałam 5 minut, a na was będę gadać minutę. A co wam powiem, no? No co wam powiem? Słuchajcie, już pomijam, że to może być osoba, która miała inne osoby. W sensie, że to nie jesteście tylko wy w ich życiu, o to mi chodzi, czy w ich głowie. Ale to jest jakiś kontrolujący człowiek, który albo jest rozwodnikiem, albo jeszcze się do końca nie rozwiódł, ale nie jest dobrym mężem dla tamtej żony. A zresztą po cholerę brać czyjegoś męża. Ale osoba, która jest kontrolująca, która jest despotyczna, która lubi rządzić, lubi, żeby było tak, jak oni chcą. Co tam jeszcze? Osoba, która się za bardzo nie nadaje do związku i osoba, która ma, powiem szczerze, niezbyt miły charakter. Trudny człowiek by to był. Ja nie wiem, jakby związek z tym człowiekiem wyglądał. Więc mogła ta osoba już kiedyś was odrzucić. To mówię do tych, którzy znają tą osobę. Bo jeżeli nie znacie, to powiem szczerze, nie wiem, po co oni do was lezą. A zaraz powiem po co, no po nic. Ale jeżeli wy się nie znacie, to chyba od nie chce, chyba się im nudzi. To jest chyba coś takiego, że poderwę se baranka. A zobaczymy, co. A chcę tak naprawdę związku z barankiem? Nie, w ogóle nie chcę żadnego związku. A poderwę se. I co zrobię? Zmarnuję barankowi czas. Człowiek, który do was idzie, jest pokazany w czwórce kielichów. Czy ta osoba was chce? Czy ta osoba jest zdecydowana na was? Nie. Ma inne opcje? Bardzo możliwe. Znacie się? Jest to możliwe. Jeżeli się znacie, zostaliście już przez nich kiedyś odrzuceni. Albo czuliście się odrzuceni, bo oni się nigdy na was nie zdecydowali. A jeżeli się nie znacie, to ta osoba tak niby coś tu proponuje, ale nie proponuje. A może wy im proponujecie, a oni, a nie wiem, a pójdę sobie na randkę, zobaczę. A właśnie może się rozmyślę, a może pójdę. Oni nawet nie wiedzą, czy chcą z wami się spotkać. Jeżeli się nie znacie, bo jeżeli się znacie, to już od dawna nie wiedzą, czy chcą z wami być. Po co przychodzą marnować wasz czas? Tak. Tyle. Tyle. Czy przychodzą coś rozwijać, coś robić? Nie. Marnować wasz czas. To jest marnacja czasu. Co robić? Odpuścić to. Wypuścić. Nie trzymać tego już kurczowo w swoim życiu. Puścić. Niech se leci. I może już niech nie wraca. Oczyście, kochani, energię i będzie miejsce na nowe rzeczy, na nowych ludzi. I następne czytanko już będzie nowa osoba. No. Tylko trzeba oczyścić energię, kochani. No. Dobra, misiaczki. Wyczuli się, kto idzie. Jezu. Po co? A, już się ucieszyłam z pierwszej karty, że wam powiem coś dobrego. Co macie zrobić? To może być osoba spod znaku ryb albo znak ziemski, byk, panna, koziorożec. To jest możliwe. Jeżeli nie, to się nie przejmujcie. Zaraz powiem coś o tej osobie, to może rozpoznacie tą osobę bez znaku, tylko po charakterze. Słuchajcie, to jest osoba, którą albo trzymaliście w tajemnicy do tej pory, czyli znacie tą osobę, ale trzymaliście w tajemnicy, albo jest jakaś tajemnica pomiędzy wami. Albo jest to osoba, której jeszcze nie znacie. To jest możliwe, bo to jest tak jakby niewiadoma dla was. Więc albo jest dlatego niewiadoma, bo już znacie się, ale była jakaś tajemnica między wami, czegoś nie wiecie. Lub ukrywaliście, że znacie, że coś robicie razem. Kiedy się ukrywa, że się coś robi razem? Jak ktoś ma co? Żonę. No, albo męża, ale kogoś, w sensie, wiecie, stałego związku. Słuchajcie. Dlatego albo byliście w tajemnicy, coś było ukrywane, albo nie wiecie czegoś o tej osobie, albo rzeczywiście jest to coś zupełnie nowego. Jeżeli jest to coś zupełnie nowego, błagam, lustracja. Bo ja podejrzewam, że oni mają stały związek. I wy możecie o tym się nie dowiedzieć. Ta osoba może sprawiać wrażenie kogoś, kto chce z wami związku, jeżeli będzie udawać, że nie ma żony, bo jeżeli ma żonę, no to ma żonę, dlatego król monet. Ale jeżeli nie, będzie mówić, że nikogo nie ma, to będzie sprawiać wrażenie stabilne i chce z wami związku, chce się ustatkować. Może być bogaty człowiek, albo jakiś mieć biznes, jakiś sukces, taki
Stabilny materialnie człowiek. Jeżeli nie ma żony lub męża, to będzie stabilny materialnie. Ewentualnie będzie po prostu sprawiać wrażenie osoby, która chce poważnego związku. Wy musicie uważać, bo to jest sytuacja karmiczna, dlatego że nie ma dla mnie żadnego sensu to, co powiem teraz, z wyjątkiem tego, że to jest karma. Po co przychodzi? Złamać wam serce. Kurde, co to jest? Albo leczyć swoje, no ewentualnie, ale to na was, poleczy plasterek, przyklei i potem se pójdzie. Ale kochani, czasami wracają, przychodzą do nas karmiczne jakieś relacje po to, żeby nas zranić, bo tak było gdzieś tam kiedyś zaplanowane, umówione, no nie musicie w to wchodzić, no. Ja wam powiem tylko tyle, jeżeli, bo to jest trójka, dlatego trójkąty są możliwe, jeżeli tylko przylezie ktoś, o kim wiecie, że ma żonę lub męża, nie. Nie, nie robić. Jeżeli natomiast przylezie ktoś nowy, kogo nie znacie, zanim cokolwiek zrobicie z nimi, lustracja taka 100%. Słuchajcie, zwłaszcza jeżeli ta osoba daleko mieszka. Bo ta osoba może mieszkać w tym samym mieście i od razu będziecie znali swoich jakichś znajomych, może będziecie wiedzieć, że niemożliwa jest żona czy mąż. Ale jeżeli mieszkacie gdzieś w jakiś... No, tylko uważać. Słuchajcie, bo ja za często widzę takie sytuacje, że się ludzie poznają za granicą, dwoje singli się poznaje za granicą, a kto czeka w Polsce i chowa dzieci? Żona. Tak. I dziewczyna wie o tym? Nie. Skąd? Przecież on jest singiel za granicą, no w ogóle o co chodzi? Słuchajcie, uważać. Kochani, rada, macie czwórkę monet. I wiecie co? To na pewno nie jest rada taka, że złap i trzymaj się kurczowo i nie puszczaj, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu, dlatego że to nie jest dobra energia. Karty by wam nie doradzały czegoś, co wam, dla was nie jest dobre. Ja wam powiem, co to znaczy. Ja uważam, że to znaczy, żeby tej osobie niczego nie dawać i nie mówić. O co mi chodzi? Przylezie pożyczyć coś? Nie dajemy. Przylezie zapytać, czy wy jeszcze coś czujecie? Nie mówimy. Nie wiem, po co przylezie. Możliwe, że się znacie. Możliwe, że będzie nowe. Trzymać wszystko przy sobie, chronić, nie dawać seksu, nie dawać pieniędzy. No, nie marnować też jakoś strasznie czasu na tą osobę. Być takim trochę zamkniętym, przynajmniej dopóki się nie wyklaruje, czy ta osoba nie ma osób trzecich. Bo my o czymś takim mówimy, że mogły być osoby trzecie. Jeżeli do was przyjdzie ktoś całkiem nowy i będzie bardzo stabilny, i kochani, nie będzie żadnych widoków, że tam, no kurde, no jest jeszcze jakaś karma, ale karma nie musi się wydarzyć, ludzie się mogą dogadać. Słuchajcie, oglądajcie te moje filmiki, które ja tam ponagrywałam, jakich błędów nie robić na początku relacji, bo jakby to było całkiem nowe, na pewno jest pokazane, żebyście zachowali powściągliwość. Nie dawać im od razu wszystkiego z góry. No i nie mówić im wszystkiego. Nie mówić im wszystkiego o sobie, nie mówić im o swoich uczuciach za szybko. Być może tą osobę trzeba po prostu trochę przytrzymać. No. Takie buty. Słuchajcie. Bliźnięta. Kto idzie? Ojeju. To dziwny przekaz. Ale dziwny przekaz. Kochani, to jest osoba, z którą się coś bardzo rozwaliło już. Wy się znacie. Wieża się stała. Ktoś kogoś chyba zdradził. Jezu, jakie to są dziwne karty. Ojejku, dobra, dobra. Przekaz szybciutko mówię. Idzie do was osoba, która być może okłamała was w przeszłości, czyli znacie się, lub podjęła jakąś złą decyzję. Albo nie umiała podjąć decyzji. Nie umiała lub podjęła złą. O to mi chodzi. W każdym razie był jakiś problem z decyzją. Ale ta osoba mogła nie być z wami szczera, mogła was oszukiwać. To jest jedna rzecz. Dobra, powiem najpierw to, potem powiem to drugie.
po co przychodzi? Powiedzieć prawdę. Albo ta osoba się czegoś dowiedziała, jakiejś prawdy. I przychodzi, żeby prawdę powiedzieć, żeby was uświadomić, albo żeby wam powiedzieć, że zna prawdę. Więc albo zna prawdę o was, albo przychodzi wam powiedzieć prawdę o sobie. Wy macie zareagować ze zrozumieniem, jakoś ciepło, z jakąś empatią. Co to kurde jest? Ale jest jeszcze drugi przekaz. Drugi przekaz jest taki, że to coś, co przychodzi, to w ogóle nie jest facet. Do kobiet teraz mówię, bo jeżeli jesteście chłopakiem, no to po prostu przychodzi wredna baba powiedzieć prawdę, bo was okłamała. I wy macie być wyrozumiali, nie wiem czemu, dla wrednej baby. No ale okej. Może nie jest wredna, może po prostu nie wiedziała, jak się zachować, zachowała się głupio i przychodzi się zwierzyć i powiedzieć prawdę. Ale jeżeli wy macie mężczyznę, czy czekacie na mężczyznę, a nie na kobietę, to jest pokazane, że może przyjść do was kobieta, żeby was uświadomić na temat mężczyzny. No, baba wam coś powie, coś, czego wy nie wiecie na jego temat, ale jest pokazane, żeby nie słuchać baby, tylko jego bezpośrednio wtedy zapytać. Żeby iść do niego i jego o coś zapytać. Jest możliwe, że ta wieża, która się między wami stała, jest przez tą babę albo przez jakieś złe decyzje. No. Może tak być. W każdym razie ta osoba, która tu idzie, przychodzi wam powiedzieć prawdę. I wy macie albo z nimi, przynajmniej z nimi porozmawiać i w taki bardzo wy macie dojrzale emocjonalnie się zachować, w dojrzały emocjonalnie sposób, z taką wyrozumiałością i z empatią macie do nich podejść. Ja nie mówię, że macie z nimi być. Wy macie po prostu dojrzale podejść do tej sytuacji. Nawet jeżeli ta osoba jest taka średnia na jeża, wiecie o co chodzi. To był dziwny przekaz. To było dziwne. To może być też osoba, która was kiedyś odrzuciła. No i stąd ta wieża. Nie wiem, co dla nowych, dla singli. Nie mam pojęcia, kochani. To bym musiała powiedzieć, że ten ktoś, kto przychodzi, ma cały czas konszachty z jakąś dziwną babą. I wtedy trzeba uważać. Poza tym, no co, no przychodzi do was osoba, która ma konszachty z dziwną babą i będziecie się czegoś dowiadywać na temat tej osoby, tak od razu, na początku. Dziwne. Raczulisiu, kto idzie? Po co? A! Proszę, to takie coś to się wypchaj, ja bym im powiedziała. Takie coś to się wypchajcie, jak nie macie innej opcji. Ale wy macie poczekać z decyzją. A, kochani, też. Albo byliście już razem i zostaliście odrzuceni. Albo czuliście, że to jest jakaś utracona miłość. Natomiast jest jeszcze taka jedna rzecz. Jeżeli to jest całkiem nowe, całkowicie nowe, to wy jesteście pokazani jako osoba, która cierpi po czymś innym albo nie wyleczyłaś z czegoś innego. I to coś, co do was przychodzi, to może być taki plasterek na chwilę. Bo słuchajcie, tu jest pokazane tak. Przychodzi do was ktoś, kto nie ma innych opcji, przyłazi do was, być może się już znacie, przychodzi dlatego, że z braku laku. Po co przychodzi? Żeby piątkę mieczy robić. A, to już tu będę. Będę z raczulisiem już. A, dla świętego spokoju. Już nie chce mi się nic innego szukać. No to na razie będę z raczulisiem. A jak przyjdzie co innego, to się zainteresuje, a na razie będę z raczulisiem. Nie, miśki. Przychodzi, co łaskę wam robi. Tu jest pokazane z braku laku robić łaskę. Łaskę, tak, przez ły. Chłopaki, się nie cieszyć, tak. Przychodzi z braku laku robić wam łaskę wielką, no. No to psz. Ale wiecie co? Nie wiem dlaczego, no bo nie wiem. Ale jest pokazane, żeby nic nie robić. Wy macie zamrozić się w tej sytuacji i nie podejmować żadnej decyzji, ponieważ decyzja, jaką byście podjęli teraz, mogłaby nie być właściwa. Dlaczego? Dlatego, że macie przepaskę na oczach, tak jakbyście nie wiedzieli, w którą stronę pójść. Jesteście pokazani, nie wiem, co mam zrobić. Możliwe, że jakieś uczucia wami tutaj kierują i dlatego nie wiecie, bo niektórzy z was zostali już przez tą osobę opuszczeni lub zranieni. Niektórzy z was. A może jest jakaś inna sytuacja, może macie dzieci, na przykład nie ma miłości, ale macie dzieci i nie wiecie, co macie zrobić, bo ta osoba chce tak już, a to dla dzieci bądźmy razem. Być może. W każdym razie,
przychodzi z wielkiej łaski, nie ma żadnych innych tutaj wyborów i tak się na was decyduje, bo a to już tam. To nie jest taki wybór, że kocham Raczulisia i chcę z nim być, ale możliwe, że wy mieliście jakieś problemy. Możliwe, że wy byliście w jakimś poważniejszym związku i mieliście jakiś duży problem. I ta osoba może chcieć wyleczyć to, ale na ten moment jest sytuacja, że jest trudno wyleczyć, bo zabrakło uczucia, brakuje troszeczkę miłości. Więc oni mogliby chcieć przeczekać trudny okres, dopóki nie będzie lepiej. No to jest trochę łagodniejsze pokazanie tej sytuacji. Być może dlatego macie pokazane, żeby na razie nic nie robić, nie podejmować żadnej decyzji. Na razie. Dobra? Dobra. Miśki. Lwiatek. Lwiątko. Nie wiem. To samo macie, patrzcie. Też jest pokazana niespełniona miłość. Mogliście już być razem. Słuchajcie, przychodzi do was albo coś zupełnie nowego, czego nie znacie i przychodzi jako as monet i ta osoba może rzeczywiście wam coś proponować konkretnego, nowy związek. Albo rozstaliście się już w przeszłości i oni chcą spróbować jeszcze raz. Zamieszkać razem, czy spróbować jeszcze raz. Ale jeżeli to jest całkiem nowe, to też może być, bo my tu asa mamy. To może być całkiem nowe. Natomiast jest problem. Dlatego, że po co przychodzi? Przychodzi dlatego, że jest nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa. Możliwe, że ta osoba jest nieszczęśliwa bez was. Jest to możliwe. Ale co, jeśli ta osoba straciła gdzieś jakąś inną miłość i przychodzi do was, bo wy jesteście stabilni i wiadomo, że tam czekacie zawsze na nich. Ja bym wykluczyła taką sytuację, bo ja bym tylko wykluczyła, że oni, że na pewno nie mają takiej osoby, za którą mogliby jeszcze tęsknić, bo oni wtedy za nimi tęsknią, a z wami to tak będą, no bo żeby z kimś być, żeby nie być sami. Fakt. Proponują coś konkretnego. Ale dlaczego oni przychodzą, żeby nie było pełni szczęścia? Słuchajcie, do kogoś, do jakiegoś lwa przychodzi człowiek, który was ma złapać w poważny związek, bardzo poważny być może, po to, żebyście nie byli z jakąś bratnią duszą. Oj, to już będzie karmiczna relacja. Kontrakt był duchowy. Ja nie wiem, do kogo ja to w ogóle mówię, ale ta osoba przychodzi po to, żeby was złapać i z tego się zrobi rodzina i dzieci i potem przyjdzie bratnia dusza za 5 lat albo za 10 i będzie: nie mogę być z tobą, bo mam żonę albo męża, albo coś tam mam, no. Oj, tu jest jakiś kontrakt karmiczny pokazany. To jest ciekawe, cholera. To jest ciekawie pokazane. Słuchajcie, ale jeżeli nie ma tego takiego, co powiedziałam teraz, jest pokazane, że ta osoba coś poważnego chce od was. Uważajcie tylko, żeby nie tęskniła za kimś innym. O, to tylko tyle powiem. Bo jeżeli wiecie, że tęskni, że dopiero co się rozstali z jakąś wielką miłością, och, w ogóle, to ja bym się tak zdystansowała. Zresztą, wasza rada jest ciekawa, dlatego że karta oferty brania albo dawania jest odwrócona. Czekaj, jeszcze nic nie dawaj temu człowiekowi. Na pewno nie pożyczajcie im pieniędzy. Oni mogą jakiś kontrakt z wami chcieć, albo mogą chcieć z wami budować jakiś biznes, czy coś takiego. W sensie materialnym, nie dawajcie im pieniędzy. Żadnych pieniędzy. Jak chcą być z wami, to niech będą, ale żadnych pieniędzy im nie dawać. Nie inwestować w to jeszcze, dopóki nie zobaczycie, o co tak naprawdę chodzi. Miśki, no, tak to trochę wygląda. Dobra. Panieneczka. To idzie? Aj, Jezu, zabiją nas inni. Ale to są... Dobra, wzięły się dwie karty, kto idzie. A, chyba, że po co idzie jest ta druga. No to ma sens. Co macie zrobić? Panienki... Co to jest? Kochani,
Uwolniliście się z tego już kiedyś. Czyli to może być wracacz. Albo oni się uwolnili z was i was opuścili. Ktoś się tutaj już kiedyś uwolnił i opuścił. No. No jeżeli to jest nowe... Słuchajcie, wiecie co? Jeżeli to jest nowe, to wiecie dlaczego przyciągacie to? Dlatego, że chcecie być wolni, niezależni i nie chcecie nic poważnego, tylko chcecie pożyć. No to pożyjecie tutaj, tylko no uważać. Słuchajcie, przychodzi do was rycerz buław w celu buław. Asa buław. No, no przychodzi rycerz i ma asa. No w sensie. No. To tyle w temacie. Po co chłopisko przychodzi? Albo baba, nieważne, to jest energia. Po co człowiek przychodzi? No po co? Co wam chce zrobić? No nie, to nie jest krzywda. Nie, nie, to jest as buław. Więc jak najbardziej chce robić rzeczy. Słuchajcie, ta osoba, która idzie w waszą stronę, ma zamiar seksualny potwornie silny wobec was. Będzie z wami robić rzeczy. No, będzie chciał, chciała z wami robić rzeczy. Jeżeli to jest jakaś relacja bardziej taka na odległość czy internetowa, to po prostu będzie to jakiś, no nie wiem, czy to romans, czy jakieś przesyłanie energii, czy coś takiego, ale to jest bardzo silnie tutaj pokazane. Natomiast wy macie uważać na osobę, która jest narcyzem i egocentrykiem. I macie uważać, żebyście w tej sytuacji nie byli na przegranej pozycji. To jest wasza rada. Mogłoby być tak, że to coś będzie tak szło w waszą stronę, tak zabiegało, to może być nowe, ale może być wracacz, pamiętajcie. Tak będzie o was zabiegało, tak będzie się starało i w ogóle, że wy się tak jakoś zachłyśniecie tym, a potem na przykład, i wiecie co, i oni nabiorą przewagi wtedy. I wtedy wy będziecie na przegranej pozycji. Uważać, żeby nie przegrać. Uważać na egocentryczną osobę, która tylko próbuje na siebie zwrócić waszą uwagę. No. Ja wam powiem tak. Nie powiem wam, okej, powiem wam, że wam nie powiem. Powiem wam tak, nie jest tu pokazane, żebyście to brali, ale wy to i tak weźmiecie, więc ja se mogę gadać. No jak przylezie taki wow seksualny, to będziecie szli z tym człowiekiem i robili rzeczy, no to barze tak. Ale uważać na ego, uważać na narcyzów, ja bym tu za bardzo nie powiększała ego tego człowieka. Tego człowieka, który tu przychodzi, jest taki trochę narcystyczny. I uważać, żebyście nie byli na przegranej pozycji. Żeby po prostu dbajcie o to, żeby wyrównane było między wami to takie dawanie i branie. No, żeby nie było tak, że wy się zachłyśniecie, a oni tak, a właściwie już dostałem. Coś tam, no. Także uważać. No, misiaczki, ładne jajka. Wybierzcie kartę anielską od 1 do 4. 1, 2, 3, 4. Jedyneczki. Pojednanie. Ktoś z twojej przeszłości wraca. Jedyneczki. Ktoś przyjdzie, kogo już znacie. Jeżeli tej osoby nie znacie, to to będzie osoba, z którą spędziliście inne jakieś wcielenia. W sensie pojednania dusz. O to mi chodziło. Dwójeczki. Bezpiecznie jest kochać. Otwórz swoje serce, aby dawać i otrzymywać miłość. Nie bać się i wiedzieć, że zasługujecie też na miłość. Bezpiecznie jest kochać. Trójeczki mają, miej otwarty umysł, bo twoja bratnia dusza może być inna niż ci się wydaje. Możecie poznać bratnią duszę, która będzie troszkę inna niż wasz taki typ, powiedzmy, tam mężczyzny czy dziewczyny, czy kobiety. Ale może być też tak, że konkretna jakaś bratnia dusza, którą znacie, no, tak naprawdę nie do końca wszystko wiecie na ich temat. Mogliby się okazać troszkę, no, inni. A czwórka ma niestety oszustwo. Ktoś w tym związku, czy w tej relacji nosi fałszywą maskę. Uważajcie, bo ktoś może was oszukiwać. Może udawać kogoś, kim nie jest. Przyjrzeć się, dobra? No, misiaczki, tyle. Następne, co będzie na kanale, to będzie tygodniówka. I jak ogarnę szczeniaczka, mówiłam wam, że mam szczeniaczka? Nie wiem. Czekajcie, zobaczę, czy przyszedł. Sibi, nie gryź, nie gryź. Widzicie, takiego mam szczeniaczka. No, więc jak ogarnę szczeniaczka i będę mieć troszkę więcej czasu, żeby nagrywać, to będą poranne misie. A na razie miśki w sobotę, tygodniówka. No, i buziaczki, nie gryź. Sibi!
Nie wolno panci gryźć. No. Moje malutkie, patrz, jak ona jest śliczna. Patrz, jaką mam mordkę. Popatrz tam do kamery. Pokaż, jaką masz mordeczkę. Nie chcę patrzeć. Miśki na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.